Korona ferie! Korona ferie! Ogarnij się! Siemanko ludziska, z tej strony Kinga. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się koronawirusem. Nie licz się jednak na wirusa jako potwora, człowieka czy księżniczkę Disneya, bo spłycanie takich tematów do takich głupot jest po prostu nie w porządku. Dzisiejszy film będzie mieć spory przekaz, zobaczycie masę ilustracji, za którymi będzie się kryła pewna niespodzianka, dlatego dajcie lajka i zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Jak zapewne wiecie, o koronawirusie COVID-19 jest głośno od dłuższego czasu. To był bardzo mocny skrót myślowy. Dokładnie chodzi o koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. O ile ta informacja jest komuś do szczęścia potrzebna. Aktualnie niestety zbiera żniwo również w Polsce. Przez rozprzestrzenianie się tego chorobska w naszym kraju musieliśmy błyskawicznie zareagować, dlatego specjalnie do tego odcinka stworzyliśmy nowy typ ilustracji, który jest o wiele prostszy niż te, które do tej pory mogliście zobaczyć na naszym Instagramie, który oczywiście polecam obserwować. Niemniej jednak chcieliśmy, żeby te prace Wam się spodobały, ale głównie, żeby miały konkretny przekaz. Cały film stworzyliśmy specjalnie z myślą o Was i szerzeniu świadomości, jak w prosty sposób można uniknąć zagrożenia. Ilustracje, które zobaczycie w tym filmie, udostępnimy Wam całkowicie za darmo do użytku niekomercyjnego. Naprawdę zależy nam, żeby sytuacja w naszym kraju zaczęła się poprawiać. Zamknięcie szkół i uczelni, zakaz organizowania imprez masowych i wiele innych obostrzeń w naszym kraju to aktualna rzeczywistość, która świadczy o tym, że my jako obywatele powinniśmy wyciągnąć głowy z tyłka i wspierać w każdy możliwy sposób służby, które dbają o to, by nie stała nam się krzywda. Niestety nie dociera to do każdego. Na social media można znaleźć tysiące postów, gdzie dorosłe, nieodpowiedzialne osoby bawią się w klubach, żartując z aktualnej sytuacji. Młodsze osoby za to uznały, że aktualna przerwa to kolejne ferie, przez co galerie, jak i miejsca tego typu jak skateparki są oblegane. Korona ferie! To jest naprawdę bardzo głupie. Musicie zdawać sobie sprawę, że przez takie zachowanie stwarzacie zagrożenie dla siebie, jak i innych. Całe szczęście wczoraj wprowadzono dodatkowe ograniczenia. Ale też nie dajmy się zwariować, jednak spotkania towarzyskie w dużych grupach zostawcie na później, a teraz zadowólcie się kontaktem przez internet. Bo przecież nie chcecie dodatkowo narażać swoich rodziców, dziadków czy inne starsze osoby. Prawda? Jakiekolwiek skupiska ludzi to tykające bomby i nie ma znaczenia, czy jest to bar, czy miejsce kultu, lepiej to mieć szerokim łukiem. Za to dla osób z konkretnymi potrzebami wystarczy stworzyć odpowiednie warunki w domu. Pokażcie im, że mają w Was wsparcie, przez co nie będą stwarzać zagrożenia, spełniając swoje własne zachcianki. Mam nadzieję, że ilustracja z tej nowej serii będzie Wam o tym przypominać. Pamiętajcie, wychodźcie z domu tylko w ostateczności. Tajemnica tej prostej ilustracji tkwi w trybach. Na początek widzieliście cienie w Multiply, a overlay użyłam do efektu blasku słońca, nadając jej w ten sposób klimatu. Na koniec zduplikowałam postać, tworząc charakterystyczne odbicie w szybie okna. Ta prosta technika będzie zastosowana w kolejnych ilustracjach. Muszę wspomnieć o maseczkach, które wbrew pozorom nie mają tylko jednego zastosowania. Uwaga, uwaga, maseczki pomagają w tym, by się nie zarazić w momencie, kiedy ktoś na nas kicha. Ale też, żebyśmy my nie zarażali innych w momencie, kiedy my to robimy. Bo dzięki maseczkom nasze wydzieliny nie lecą w każdym kierunku. Szkoda, że tylko w Azji mieszkańcy mają kulturę noszenia maseczek nawet w momencie, kiedy nie ma tej epidemii. Gdyby to się przyjęło również u nas, to może nie chorowałabym tyle przez kichających i prychających ludzi na ulicach. Na pewno spotkaliście również takich osobników, którzy nie zakrywają gęby jak kichają. Ja wiem, że dostępność maseczek jest teraz słaba przez wszystkich Januszy biznesu, ale miejcie na uwadze, że korzystanie z nich, nawet gdy zagrożenie COVID-19 minie, jest również mile widziane. Wiadomo, że niektóre osoby, które są przeziębione, muszą zrobić sobie zakupy, ale fajnie, gdyby nie chciały dzielić się swoją chorobą z innymi. Dlatego polecam maseczki. Niestety osoby pracujące nie mają tak dobrze jak uczniowie i studenci,
i muszą chodzić do pracy, bo przecież aktualna sytuacja to nie jest apokalipsa zombie. Dlatego każdy z nas, kto nie może pracować zdalnie, musi zdawać sobie sprawę z tego, że największym wrogiem jest komunikacja miejska. Trzeba się w końcu jakoś dostać z punktu A do punktu B. To właśnie w komunikacji miejskiej jesteście najbardziej narażeni, dlatego pamiętajcie o zachowaniu higieny i obserwacji otoczenia. Im mniej dotkniecie różnych powierzchni, tym lepiej. Popatrzcie zresztą na kolejną naszą ilustrację, jak bardzo nasze ciało jest narażone na kontakt z różnymi powierzchniami, na których wręcz roi się od dziwnych rzeczy. Zgłaszajcie również dziwne zachowania swoich współpasażerów w obsłudze, bo oni również są narażeni. A nieraz można było zobaczyć filmik, jak ktoś specjalnie pluł na poręcze. Czasem drobnostki, nad którymi się nie zastanawiamy, mogą być największym wrogiem. Nawet nie chcecie wiedzieć, co znajduje się na waszych telefonach. Czasami wystarczy dotknąć klamki, później korzystać z telefonu, a na koniec podrapać się po nosie, by złapać ogromną ilość zarazków. Dlatego ważna jest higiena wasza i przedmiotów, które tak bardzo namiętnie dotykacie. Nic się przecież nie stanie, jak przetrzecie swój telefon alkoholem powyżej 60%, a na wyjście weźmiecie ze sobą żel antybakteryjny. Jeśli nie możecie go kupić, to postarajcie się go zrobić sami. Mam tutaj dla was ściągę, dzięki której możecie w prosty sposób zrobić własny środek odkażający. Pamiętajcie tylko, że on nie będzie aż tak skuteczny jak ten kupiony w aptece. Oczywiście taki żel przyda wam się na wyjście, a to co każdy powinien pamiętać, to o zwykłym myciu rąk od razu po powrocie z podwórka i dezynfekcji klamek. Ja lubię mieć czyste ręce i często je myję. Ale bywam też zapominalska. Ostatnio po powrocie ze sklepu, zanim umyłam dłonie, to przemacałam wszystkie klamki, przebrałam się i dotknęłam telefonu. Mycie rąk powinno być naszym nawykiem i nie tylko dlatego, że teraz jest aktualnie zagrożenie wirusem. Takie zachowanie może nas ochronić nawet przed zwykłą grypą. Myjcie też zawsze ręce, gdy dotkniecie pieniędzy, ponieważ w tej sytuacji to kibel potrafi być czystszy. Pochlapanie rąk z grubsza również nie wystarcza. No teraz warto byłoby się do tego przyłożyć. Nasze mycie rąk powinno trwać co najmniej 30 sekund. Skorzystajcie koniecznie z mydła. To taka śmieszna kostka. Może być też w wersji płynnej. Warto też poznać poprawny sposób na mycie rąk. Bo większość z nas przez całe życie robiła to źle. A tutaj przygotowaliśmy dla was ściągę, która powinna wam w tym pomóc. W internecie można znaleźć inne cudowne sposoby na ratowanie życia. A bardziej to ociera się o jakąś selekcję naturalną. Zostało rzucone hasło: alkohol zabija bakterie. Więc trafili się inteligenci, którzy od razu z miłą chęcią zaczęli się odkażać. I dla zdrowia wlewać w siebie ile wlezie. Przez to zanotowano już przypadki osób z poważnym zatruciem alkoholowym. Brawa! Okazy zdrowia, jak się patrzy. A nasza postać w kolejnej ilustracji zdecydowanie nie jest wzorem do naśladowania, dlatego nie bierzcie z niej przykładu. Tym bardziej, że tak to nie działa. Bardzo mi przykro, ale alkohol powyżej 60% zaleca się stosować przy dezynfekcji zewnętrznej, a nie wewnętrznej. Kuli. Piwko dla smaku nikomu nie zaszkodzi. No ale też nikogo nie wyleczy. A inne alkohole stosujcie z głową i upewnijcie się, czy na pewno jest to etanol. W związku z aktualną sytuacją w kraju i na świecie postanowiliśmy, że udostępnimy dla was te wszystkie ilustracje dostosowane do wydruku, nawet na zwykłej drukarce, całkowicie za darmo. Możecie je wykorzystać w dowolny, niekomercyjny sposób. Więc jeśli chcecie doinformować ludzi na osiedlu, w pracy czy na klatce schodowej, to śmiało z nich korzystajcie. Mamy nadzieję, że nasze ilustracje pomogą wam uświadomić ludzi o zagrożeniu, przed którym państwo chce nas ochronić. Ale żeby to się udało, wy również musicie być odpowiedzialni, odpuśćcie kluby, spotkania w miejscach kultu czy przechadzki ze znajomymi po galerii handlowej. W normalnej sytuacji i tak siedzielibyście na zajęciach. W opisie filmu macie link z ilustracjami do ściągnięcia, dostosowane nawet do wydruku czarno-białego.
Na dziś to już tyle. Udostępnijcie ten film swoim znajomym, żeby zwiększać świadomość o zagrożeniach, które można w prosty sposób uniknąć. Życzę Wam zdrówka. Następny film w piątek po godzinie 17. Dlatego pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę i zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, żeby niczego nie pominąć. Pa! Korona ferie! Chyba za mocno. Ogarnij się! Kinga, ja ogólnie rozumiem pierwsze 50 razy, ale teraz to mi się wydaje, że ty chyba się na mnie za coś gniewasz.